Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest mecenas Milena Tarkowska. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i temat niestety przemocowość wobec kobiet i aborcja. No bo właściwie Pani mecenas, ja już nie wiem, jakie my mamy prawa aborcyjne. Czy coś się zmieniło od momentu, kiedy rozpoczęły się protesty, te przepychanki? Jeśli się nawet nic nie zmieniło, to jakie my mamy prawa? Czy my mamy prawo do jakiejkolwiek aborcji? No, zmieniło się o tyle, że od protestów, które się wydarzyły w październiku, że pojawiło się uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a w związku z tym zaczął on mieć moc prawną i stąd przesłanka aborcyjna z przyczyn patoembriologicznych została, jako powód aborcji została wyeliminowana i w tej chwili takiej aborcji dokonywać nie można. Pozostały dwie opcje, czyli aborcja z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki lub w związku z czynem, w przypadku ciąży w związku z czynem zabronionym. Czyli gwałtem. Tak jest. Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja i rozumiem, że nawet tabletki wczesnoporonne nie wchodzą w rachubę, bo są kwalifikowane jako aborcja. W ogóle jakakolwiek antykoncepcja w tej chwili jest tylko i wyłącznie dostępna w ramach recepty wydawanej przez lekarza ginekologa bądź w pojedynczych przypadkach również lekarza pierwszego kontaktu. No i nie jest dostępna niejako powszechnie w aptekach, mało tego ograniczona niestety klauzulą sumienia powszechnie stosowaną przez lekarzy, czyli tak de facto z danych, do których ja dotarłam, wynika, że tylko 10-20% lekarzy, którzy są zakontraktowani przez NFZ, podejmuje się rzeczywiście w przypadkach dopuszczanych prawem przeprowadzania zabiegu aborcji. Pozostała część zasłania się klauzulą sumienia. Nie ma takich danych niestety, jeżeli chodzi o wypisywanie recept na tabletki antykoncepcyjne czy antykoncepcję w szerszym tego słowa znaczeniu, ale również dane wskazują na to, że lekarze czy też również aptekarze zasłaniają się tej kwestii klauzulą sumienia. Pani mecenas, czyli de facto po tych wszystkich naszych protestach nie osiągnęłyśmy zbyt wiele, poza tym, że wiele kobiet ma problemy, bo jednak zostały spisane i gdzieś ich sprawy trafiły już do sądu lub się toczą. Ile tych spraw miałyście Panie, bo wiem, że była pomoc pro bono w tej kwestii i parę takich zgłoszeń było po manifestacjach, jako pokłosie tych manifestacji, że kobiety zostały wezwane do sądu. Więc w październiku, kiedy odbywały się protesty i kiedy zgłosiliśmy naszą chęć pomocy pro bono kobietom biorącym udział w tych protestach, do pomocy zgłosiło się ponad 45 adwokatek i adwokatów, naprawdę pokaźna grupa osób, co pozwoliło naprawdę fajnie i sprawnie pomagać protestującym, kobietom, jak i mężczyznom, którzy zwracali się z tego typu problemem. I z naszych danych wynika, że takich zgłoszeń, zarówno jeżeli chodzi o postępowanie przed policją, jak i postępowanie przed sanepidem, było około 50. Najwięcej oczywiście w Opolu, ale również w Kluczborku, w Strzelcach Opolskich, w Głubczycach, także ta pomoc była rozłożona rzeczywiście po całym województwie, wszędzie tam, gdzie te protesty się odbywały. Wszystkie zakończyły się sukcesem, jeżeli chodzi o naszą pomoc, to znaczy nie były wyciągane żadne konsekwencje względem osób, któreśmy obsługiwali. No dobrze, no to jakby te tematy się zazębiają z kolejnym, o który chcę poruszyć, mianowicie ta przemoc wobec kobiet. Czy tutaj coś się zmieniło? Jakie my mamy prawa? No bo de facto te wszystkie tematy się w jakimś stopniu łączą i jest coś takiego jak niebieska karta, ale jak można pozyskać taką kartę i w jaki sposób prawo chroni nas przed przemocą w domu?
W Polsce mamy ustawę, która reguluje te kwestie, plus ratyfikowaliśmy konwencję słynną stambulską, która również nakłada na nas obowiązek wprowadzania i regulowania tych kwestii. Bardzo ważną kwestią, która została podjęta i właśnie w dniu 8 marca również w Sejmie został złożony projekt ustawy dotyczący zmiany definicji gwałtu. Tak. De facto. Tak, to świeży temat. Świeży zupełnie temat. Natomiast to się wszystko wiąże właśnie z tematem przemocy. Czy to nie jest trochę takie połączenie, bo ta definicja gwałtu chyba nie jest w tej chwili lepsza, czy jak pani to ocenia? Dlatego, że ten gwałt to jest też jakby możliwość dokonania aborcji. Jeśli już się coś takiego zdarzy, to aborcja jest jakby przewidziana prawnie. Natomiast jak teraz definiuje się ten gwałt? Że co to właściwie według prawa jest? Gwałt, oględnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o różnicę i skąd ten wniosek o zmianę definicji gwałtu, sprowadza się do tego, że niewystarczająca jest odmowa odbycia stosunku, ale konieczna jest aktywna obrona przed gwałtem. Czyli musimy mieć na przykład szramy, rany, żeby widać było, że myśmy się naprawdę broniły, tak? Tak, musimy dowieść tego, że żeśmy się broniły rzeczywiście i dopiero wówczas ten gwałt jest uznawany. A jeśli kobieta jest odurzona, co jest jakby niestety w XXI wieku bardzo popularne i jest nieświadoma, to jak to wykazać? Również postępowanie dowodowe, no to najlepiej mieć wtedy świadków, natomiast jeżeli świadkowie nie są na miejscu i nie mogą poręczyć naszej wersji zdarzeń, no to jest to bardzo utrudnione i że praktycznie niemożliwe. Czyli de facto to prawo nie sprzyja kobietom? Nie chroni ich w żaden sposób. Nie chroni. Żaden sposób. A jakie prawo nas chroni? Co możemy robić, jeśli czujemy się właśnie w jakikolwiek sposób krzywdzone czy poszkodowane? Jest parę przepisów prawnych, na które się możemy powołać, tak? No, najszerzej stosowaną jest wspomniana przez Panią procedura niebieskiej karty, a tak właściwie niebieskich kart, no bo to jest kwestia procedury, która jest wdrażana, żeby zapobiegać przemocom w rodzinach i nie tylko. Na czym to polega? Niebieską kartę, kolokwialnie rzecz ujmując, mogą założyć osoby do tego uprawnione, czyli nie tylko policja, ale również pomoc społeczna czy organy oświaty. Wszędzie tam, gdzie zauważają, że rzeczywiście do przemocy dochodzi. Nie tylko wobec kobiet, również wobec dzieci, czasami wobec mężczyzn również, bo umówmy się, że to też ma miejsce. I ta niebieska karta ma na celu pomoc osobie, która jest poszkodowana poprzez tą pomoc, ale również zabezpieczyć niejako osobę stosującą przemoc. W związku z tym tam naprawdę cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby osobom dotkniętym, rodzinom dotkniętym tą przemocą, żeby w jakiś sposób pomóc. Jeżeli nie jest to możliwe, no to już dochodzi do takich bardzo skrajnych sytuacji, czy na przykład do umieszczania w takich schroniskach, domach sekretnych, gdzie osoby doświadczające, w większości kobiety doświadczające przemocy są umieszczane i tam mogą... Istnieją takie placówki u nas w Opolu. Istnieją takie placówki u nas w Opolu, jest taki dom specjalnie zorganizowany, jego adres jest absolutnie chroniony tajemnicą, by rzeczywiście te osoby, które tam szukają schronienia, nie doświadczały dalszych prześladowań. Jest kawał dobrej roboty wykonywany w tym zakresie, no niemniej jednak rzeczywiście dostęp do informacji w zakresie takim, gdzie tej pomocy można szukać, jest troszeczkę utrudniony. Natomiast proszę pamiętać, że w Opolu funkcjonuje bardzo dobrze Miejski Ośrodek Pomocy osobom poszkodowanym właśnie przez przemoc i najlepiej rzeczywiście do tego ośrodka się kierować. Tam również jest uruchomiona infolinia, która funkcjonuje całą dobę, w związku z czym nie wahać się i absolutnie szukać tej pomocy, nie czekać do tego, aby doszło do tragedii już takich. Ja mam jeszcze jedno pytanie związane z tą aborcją, bo jednak ten problem dotyczy wielu młodych osób, zresztą nie tylko młodych. Gdyby była teoretycznie taka sytuacja, że ktoś padł ofiarą gwałtu, czy jakkolwiek chciał usunąć ciążę, wyjechał za granicę, dokonał tej aborcji, wrócił i w jakiś nieszczęśliwy sposób
ktoś się dowiedział, nie wiem, czy trafiła ta kobieta do lekarza, a gdzieś została jakby podana, że dokonała nielegalnie tej aborcji. Co grozi takiej osobie? Tutaj trzeba z całą stanowczością podkreślić, że kobieta albo dokonująca aborcji nie podlega karze. Karze podlega, zgodnie z kodeksem karnym, podlegają osoby, które dokonują lub pomagają, organizują. Natomiast kobieta sama nie podlega karze. Aha, czyli my kobiety nie podlegamy karze, jeśli doświadczymy aborcji. No to nie wiem, czy to jest pocieszające, ale bo jednak ta presja jest bardzo duża. A pani mecenas, pani jest silną kobietą, świadomą, więc na koniec jeszcze, co by pani poradziła osobom, które czują się poszkodowane w kwestiach przemocowości? Co mają robić, kiedy czują się zagubione? Gdzie się udać? Co by pani poradziła takim osobom? No to tak jak wspomniałam, że zdecydowanie do ośrodka, natomiast jeżeli by takie osoby znajdowały trudność z kontaktowaniem się z takim ośrodkiem, bądź też nie chciały, ponieważ to jest zawsze też presja środowiska, strach przed tym, że ktoś się jednak dowie ze znajomych, że będzie tutaj osądzanie, nasze życie rodzinne podlega takim, a nie innym rygorom i osądom w dzisiejszych czasach, można zgłosić się do każdego z adwokatów. On na pewno wskaże, jakie są formy pomocy i gdzie można się udawać. Jest mnóstwo stowarzyszeń, które udzielają pomocy kobietom. No jeżeli nie, również telefonicznie. Ja z mojego doświadczenia wynika, że właśnie zgłaszanie się też telefonicznie zapewnia swojego z tego rodzaju anonimowość w pierwszym rzucie i taki czas na przemyślenie, tak, a też troszeczkę zwerbalizowanie potrzeb, bo jeżeli ktoś potrzebuje właśnie, żeby tą pomoc uzyskać na przykład w innym województwie, bo to też się zdarza, że do Opola zgłaszają się osoby z innego województwa właśnie po to, żeby uniknąć tej stygmatyzacji swojego środowiska, to można też to skierować tą osobę do innego województwa. Natomiast zawsze, wszędzie naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy swoją pracą chcą pomagać i pomagają i wspierają w tym wszystkim. Także tylko musimy wyrazić tą chęć, że zrobić pierwszy krok, dokładnie. Dziękuję pani bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była mecenas Milena Tarkowska.